Janusz Korwin-Mikke od lat jest obecny w polskiej polityce. Chociaż nie odnosi znaczących sukcesów, a jego kolejne projekty polityczne spotykają się z bardzo średnim zainteresowaniem odbiorców, to cały czas jest o nim głośno. Głównie ze względu na poglądy postrzegane jako kontrowersyjne, Janusz Korwin-Mikke po tym, jak nie udało mu się zawojować Sejmu, postanowił wyruszyć do Parlamentu Europejskiego. Kiedy tylko zdarzało mu się trafić tam na mównicę, to jego słowa były szeroko komentowane nie tylko w naszym kraju. Za jedną z jego wypowiedzi postanowili nawet zabrać się gospodarze hitowego programu zza oceanu. Nie obyło się jednak bez wielkiej wpadki, gdyż na wizji uśmiercono polskiego polityka z wieloletnim stażem. Janusz Korwin-Mikke uśmiercony w amerykańskim programie. Wiadomo, że Netflix swoją popularność zbudował głównie na serialach, które przyciągają do platformy coraz większe rzesze odbiorców. Jednak platforma cały czas poszerza swoją ofertę i nie boi się wprowadzać nowych formatów. Jednym z nich jest DevX, czyli satyryczny program prowadzony przez znanego komika Jimmy'ego Carra. Jego goście i współprowadzący zajmują się zawsze kwestiami ważnymi z punktu widzenia społeczeństwa i starają się znaleźć wyjście z problemów, z którymi mierzy się obecnie świat. W jednym z najnowszych epizodów poruszono temat seksizmu, w tym nierówności w płacach występujących między płciami. To przy tej okazji przytoczono słowa Janusza Korwin-Mikkego, które padły z jego ust w Europarlamencie. Wiecie, ile kobiet jest w pierwszej setce najlepszych szachistów? Powiem wam, nie ma. I oczywiście kobiety muszą zarabiać mniej niż mężczyźni. Bo są słabsze, mniejsze, mniej inteligentne. Dlatego muszą zarabiać mniej. To wszystko, mówił polski polityk. Nie mniej szokujące były słowa prowadzącego program, który po wyświetleniu materiału wyraził zadowolenie tym, że Janusz Korwin-Mikke już nie żyje. Dobra wiadomość jest taka, że ten facet nie żyje, powiedział do kamery Jimmy Carr. Niestety nikt nie wyprowadził go z błędy, a goście w studio zajęli się komentowaniem wypowiedzi JKM. To potwierdza moją teorię, że mężczyźni są głupi. Co mają szachy do zarabiania pieniędzy? Ale z drugiej strony powiedział, że jestem mała, więc dziękuję, powiedziała Nicole Beer. On nie zdaje sobie sprawy, że kobiety są świetne w szachy. Trzeba świetnej strategii, żeby wymigać się od grania. Dlaczego miałybyśmy chcieć grać w szachy? Królowa odwala całą robotę i chroni mężczyznę, którego wszyscy chcą złapać, stwierdziła Nikki Glasser.